sobie dzisiaj film o rzęsach, tak jak Wam obiecywałam. Będzie film i będzie moja stylistka rzęs Adriana i będziemy odpowiadały na Wasze pytania. Nagrywam ten film już po raz drugi, pierwszy raz nagrałyśmy i nie podłączyłyśmy mikrofonu. Tak, tak, jesteśmy bystre. Dlatego teraz będziemy nagrywały właśnie po raz drugi. Ale najpierw jeszcze Ada opowie nam. W ogóle Ada, przywitaj się. Cześć! Ja znowu mam stres. Nie denerwuj się. Masakra, każdy raz nagrywanie mnie tak stresuje, że... Adriana najpierw opowie nam od początku to, co mówiłaś. Bo Adriana na początku do mnie, wiecie, jak mi coś tam robiła, to mi to opowiadała, ale my to musiałyśmy wyciszyć. Dlatego teraz opowiedz to, co mówiłaś na początku. Że od czego tam zaczynamy i tak dalej, i tak dalej. Zaczęłam od demakijażu oczu. Czyli dokładnie oczyściłam rzęsy z resztek makijażu, z jakichś zanieczyszczeń. Później podkleiłam dolną powiekę, dolne rzęsy płatkami, odtłuściłam cleanerem, nałożyłam primer i zaczęłam aplikację rzęs. I u mnie są rzęsy w podkręceniu C, długość od 7 do 13, grubości 0,07 i 0,10, 2D, 3D. Bo Ada miała tutaj przygotowaną taką już sobie paletkę, tak? I wtedy aplikuję te rzęsy i u mnie są wszystkie te długości zastosowane i to jest 2D do 3D. 2D do 3D. I zajęło nam to? Długo, bo rozmawiałyśmy. No nie, no średnio około 2,5 godziny. Dobra, to teraz słuchajcie, przejdziemy do pytań, jakie tutaj zadawałyście i postaramy się na nie równie sprawnie odpowiedzieć, jak w tym poprzednim filmie. Jakie rzęsy doczepiane polecasz dla porządkujących? 1:1 albo 2:1, naturalny efekt na początek. Jak długo utrzymują się te rzęski? Średnio tak 4 tygodnie. Zaleca się uzupełnianie aplikacji tak od 2 tygodni do 4 tygodni, w zależności od aplikacji, od wykonanej, od rodzaju, od metody. Okej. Czy czujesz jakiś dyskomfort nosząc te rzęsy? Bo ty też nosisz rzęsy. Teraz nie, ale nie. Czasami nie mam, ale robię sobie rzęsy, nie wiem, z 2 razy do roku. Dlatego, że Adriana jest alergię, tak, uczulona nie na klej. Nam, ale no jak potrzebuję, to sobie po prostu robię i biorę sobie zastrzyki przed każdą aplikacją taką. Jak nazywają się zastrzyki? Korchydron, to są zastrzyki korchydron, ja Wam tutaj zrobię zbliżenie, jak wyglądają te tabletki, ponieważ Ada powiedziała, że to jest twoje, to ratowało Ci życie. To jest lek ratujący życie, tak. Dla alergików? No dla takich ciężkich alergików, ogólnie w ciężkich przypadkach. No nie polecam tego stosowania co miesiąc, bo to jest no jednak lek oczywiście. Taki na receptę, tak, który lekarz może tylko zlecić. Zastosowanie. No ja stosuję po prostu, jak mam jakąś ważną imprezę, okazję, chcę mieć rzęsy, chcę dobrze wyglądać. Po prostu na początku robię zastrzyk, on działa, nie wiem, przez 8 godzin, w tym czasie wykonuję rzęsy, nie mam później żadnych objawów alergii. Ale zastrzyku nie robisz sobie sama? Nie, na zastrzyk albo do przychodni jadę, albo po prostu pielęgniarka wykonuje. Okej. Okay. A nie myślałaś właśnie o tym, żeby sobie w pasku na ten jeden raz? Nie potrafię, próbowałam, nie potrafię, ewentualnie kępki, ale nie ma takich podkręceń, jak lubię w kępkach. Okej. Okay. Czy warto wydać pieniądze na zabieg przedłużania rzęs? Myślę, że tak. Myślę, że to robi swoją robotę, tak? Tak, robi swoją robotę, wygoda, jest wygoda, jest zawsze ładnie, oko wygląda. Czy wstając rano, czy kładąc się spać, zawsze te oko tak fajnie wygląda. Zaoszczędzamy czas nie tylko przy demakijażu, przy właśnie malowaniu się, tak? No nie spędzamy tyle czasu przy malowaniu rzęs, ale właśnie też przy demakijażu, bo jednak demakijaż rzęs trochę trwa, nie? Musisz szybko zacząć skrócić. Kiedyś mówiłaś, że na to nie. Czy przedłużenie rzęs wpływa negatywnie na naturalne rzęsy? Bardzo, bardzo, bardzo częste pytanie. Nie, jeżeli zabieg jest dobrze wykonany, to nie wpływa absolutnie źle na na stan naturalnych rzęs. Ważne tylko, żeby po prostu je odpowiednio pielęgnować, bo zła pielęgnacja lub brak pielęgnacji też może pogorszyć wygląd naturalnych rzęs, tak? Wszelkie zanieczyszczenia, które się osadzają. Ale powiedz, co wpływa właśnie na to, że nasze rzęsy wypadają? Co takiego, bo jak się nosi aplikacje? Nie, bo chodzi mi o to, właśnie tak, co te klientki robią takiego złego, wierzycie, że wypadają i te rzęsy, a potem chodzą i narzekają, że nie, nie przyklejajcie rzęs, bo wyrywają, no właśnie, pocierają, grzebią w nich, notorycznie w nich grzebią, źle czeszą. Bo takie osoby może po prostu powinny się przestawić na trochę inną metodę jednak chyba, nie?
Myślę, że tak. Bo są osoby, które po prostu przeszkadza cokolwiek szusznąć, wiecie, paznokcie, rzęsy, włosy, nie mogą. Są takie osoby. Są. No ale to mówię, jeżeli ktoś na przykład wyrywa sobie rzęsy, no to jest to przeciwwskazanie do wykonania zabiegu trichotillomania. Także nie. No co jeszcze jest złego robią? Nie myją tych rzęs. Obciążają się przez to rzęsy, wszelkie zanieczyszczenia, jakiś kurz, no nie wiem, sebum. Ale tak, wszelkie takie te obciążają po prostu rzęsy dodatkowo. Są rzęsy często pozlepiane, brudne i no, obciążenia dostają. Czyli wypadają. To jest to, co byś powiedziała w ogóle pierwsze, tak, klientce, myj rzęsy. Tak, no przez pierwsze 24 godziny po zabiegu nie moczymy rzęs, nie myjemy, ale później jak najbardziej trzeba myć okolice oka. Jak dbasz o doczepiane rzęsy właśnie? No, tak jak mówię, trzeba je myć przede wszystkim. Do demakijażu, jeżeli ktoś stosuje liner lub cienie, i to nie mogą być kosmetyki wodoodporne, najlepiej stosować bezolejowe kosmetyki. Mam tutaj taki płyn, mogę go polecić, bo jest dosyć niedrogi, dostępny w Rossmanie dla każdego. Bezolejowy płyn do demakijażu, Rival de Lube, tak? Tak, tak się mówi. Będzie miało oczywiście te zbliżenia. Można sobie odkupić od stylistki. Jaki panem? Od stylistki aplikatory welurowe lub te mikrobrasze. Można sobie nimi doczyszczać brzeg powiek, przestrzenie. O wiele lepsze niż po prostu takie standardowe patyczki. Tak, i nie stosujemy właśnie tych wacików ani patyczków z włóknami. Się zaczepiają. Dlatego, że właśnie się zaczepiają. Mhm. Jaką metodę polecasz dla osoby, która będzie doczepiała po raz pierwszy? To już tak jak zrobiłaś. Chyba, nie? Jeden do jednego lub dwa do jednego. Naturalnie. No i tu jest pytanie, na które już trochę poniekąd odpowiedziałaś, bo jakimi produktami zmywasz oczy, gdy nakładasz cienie, aby dobrze właśnie doczyścić? Czyli to jest to, co tutaj mówisz. Bezolejowe kosmetyki, nie bezolejowe. Żeby nie rozpuścić łączek. Bo olej ogólnie to samo zło dla rzęs, prawda? Doczepianych. Doczepianych. O tym dzisiaj film. Jaką metodę polecasz najbardziej? Taka, wiesz, najbardziej neutralna, wiesz. 2:1 lub 3:1. I najczęściej w ogóle, jak przychodzą do ciebie dziewczyny, to najczęściej. 2D3D. Mhm. Okej, okay, a rzęsy robisz już od? 2011, od listopada. Od 2011. Czyli tutaj macie na ścianie, może tu widzicie tylko część, ma. Ale pokażę wam wszystkie jakieś tutaj Adriany zdobycze. Jakieś tam są. No, nie no, masz się czym już pochwalić, tak? Zresztą to nie tylko dotyczy tutaj rzęs, widzę. No nie. Są dwa konkursy, rzęsy, włosy. Dobra, powiedz jeszcze, jak pielęgnujemy rzęsy wiesz, tak na co dzień, podczas noszenia. Powiedz o tej szczoteczce, że trzeba ją właśnie wymieniać. Tak, ja tak zalecam po zabiegu przedłużania rzęs, tak przede wszystkim nie moczyć 24 godziny, ponieważ klej musi się utwardzić. Później standardowo wyczesywać sobie włosy i tutaj włosy, Boże, rzęsy, żeby nie robić tą szczoteczką ruchów tak jak tuszujemy, czyli pociągłych takich zygzakowatych, tylko wkładamy w rzęsy i przekręcamy. Przekręcamy, żeby nie było tak wyczesać. Tak, żeby je przeczesać, żeby się rozdzieliły. Krótkie. Nie ciągniemy tych rzęs, żeby one nie odczepiły się. Wiadomo, jak będziemy ciągnąć, się może coś wkręcić. Okej, okay, i wymieniamy tą szczoteczkę. Nie używamy cały czas takiej samej, tak. Jeżeli chodzimy często na rzęsy. Jeżeli chodzicie na rzęsy, to stylistka powinna wam sama dawać za każdą wizytą, czy to jest uzupełnienie, czy to jest nowa aplikacja, nową, świeżą. Albo same proście, jeżeli wam nie da, to powiedzcie, że sobie życzycie taką szczoteczkę. I najlepiej przechowywać je w woreczkach strunowych. Nie w pakiecikach. Dlatego, żeby właśnie nie łapało tego wszystkiego niepotrzebnego kurzu gdzieś tam w torebkach, nawet w szafkach, gdziekolwiek je trzymacie, to żeby nie trzymało tego kurzu. Dobra. Co jest jeszcze najważniejsze? I to jest, jeżeli zapytałam Adę o jakąś taką jedną najważniejszą radę, to było to właśnie... Mycie rzęs, dbanie o rzęsy, o higienę oka. Można sobie narobić ogromnych szkód, nie mając oczu, rzęs. W ogóle dziewczyny myślą, że jeżeli nie będę myła rzęs, nosząc rzęsy, tak? Nie będę myła doczepionych rzęs, to będą one dłużej. Nieprawda. Jeżeli będziemy je ładnie pielęgnować, dbać o nie, tak, to one będą z nami dłużej. Bo... Powiedz o właśnie o tym myciu, jak je też myć, bo ja nie mówię o demakijażu, aha, bo to jak gdyby było do demakijażu, ale o myć, takim standardowo myjemy rzęsy wodą lub wodą z płynem do higieny intymnej. I używamy takie pH, które nie osłabia ani paluszków. I używam do tego palców, tak, naszych
zwiększamy sobie opuszki. Opowiedz wodą. O tej właśnie dziewczynie, co do Ciebie przyszła. Tak. Której zdjęcie też tutaj zobaczycie, czym właśnie grozi niemycie rzęs. Tak. To jest tylko dla osób, które nie są jakoś tam, wiecie, bardzo brzydliwe. Tak, no trafiają się takie przypadki skrajne, że po prostu aż ciężko wziąć się za czyszczenie tych rzęs. No, no ja ale mówię, co ta osoba nie myła w ogóle, tak? Jakoś to były rzęsy w ogóle niemyte, były to rzęsy w międzyczasie, nie było to moje wykonanie. Było to dobre wykonanie rzęs, poprawna aplikacja, ale po prostu no, klientka twierdziła, że jeżeli ona rzęs nie będzie myła, to ona będzie je nosić 3 miesiące. Znalazłam w tych rzęsach różne rzeczy, nawet 3-centymetrowego włosa. Oczywiście te rzęsy były... Ale Ty to widzisz na powiększeniu, mówisz o takiej lampie, jeżeli widzisz to przy takim powiększeniu, czy jak? Nie, ja sobie po prostu w te przestrzenie starałam zajrzeć pęsetkami, tak, no po prostu, żeby się dostać do tych włosów, musiałam wysłać panią do toalety, dałam czysty ręczniczek, kazałam zmyć po prostu nadmiar tego wszystkiego wodą. To też w jakiś sposób jest chyba taki symbol, co? Które mamy też na przykład tak, ale to były jeszcze rzęsy w międzyczasie, bo ja tam tego nie powiedziałam, po zapaleniu spojówek, po prostu to była... No w międzyczasie gdzieś coś się wydarzyło, może po prostu dziewczyna została zapalenia spojówek, nie wiem, czy tam soczewka była brudna, czy po prostu źle przechowywana. Po prostu zapalenie spojówek, rzęsy były, ona nie ściągała tych rzęs, jak miała to zapalenie spojówek, nie czyściła oka, nie myła. Po prostu to było jedno wielkie, po prostu oblepione. Karolina doda tutaj zdjęcia, z tej stylizacji twarzy nie będzie oczywiście widać. No co, ściągnęłyśmy aplikację, no rzęsy były naturalne, ale no nie mogłam tego nakrzyczałaś. Nakrzyczałam, nie przyjmuję już, bo nie dotarło. Aha. I często jest tak, że niestety nie dociera. Szkoda, no, bo... Tak, bo są po prostu dziewczyny, które myślą, że właśnie będą, wiesz, dłużej się trzeba myć. I pamiętajcie, higiena oka to jest najważniejsze. Jeżeli będziecie miały czyste oczy, te rzęsy będą zadbane, będą, inaczej będą wyglądały zdrowe. I przede wszystkim też ludzie będą inaczej na to patrzeć, bo co z tego, że masz długie rzęsy, jak masz brud, tak? Patrzcie. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Ja Wam wstawię oczywiście to zdjęcie. Straszne, naprawdę. No, no zdarzają się takie no zdarzają przypadki. Się. No ludzie są nie tylko w tej kategorii, są w ogóle ludzie. Musimy z tym walczyć, niestety. Niestety, bo mamy bardzo fajną pracę, przyjemną, a po prostu zdarzają się czasem takie okazy, że no ręce opadają, pensety opadają. No ogólnie bardzo lubisz to robić, nie? Bardzo. Nie wyobrażam sobie innego zajęcia. Adriana oczywiście przyjmuje w Koszalinie, dlatego jeżeli jesteście z Koszalina lub okolic, albo przyjeżdżacie na lokację w okolice. W ogóle przyjeżdżacie w ogóle nawet na morze, bo to też jest teraz dobry okres właśnie, że dużo wiecie, tu przyjeżdża osób Mielno i tak dalej, to do Koszalina jest bardzo niedaleko. Dlatego ja Wam podlinkuję wszelkie jakieś namiary na Adrianę. Koniecznie zajrzyjcie na jej Facebooka, zalajkujcie tego Facebooka, będziecie mogli wtedy na bieżąco oglądać jej pracę. W ogóle na Facebooku masz bardzo dużo prac, prawda? A na Instagramie, jeżeli podlinkuję Twojego Instagrama, to wtedy trzeba Ci wysłać zaproszenie takie, nie? Żebyś zaakceptowała. Mam zamkniętą galerię. Tak, czyli też podlinkuję Twojego Instagrama, tak? Kto będzie trochę chciał. Trochę prywaty jest, ale to... No, to poznacie Adę trochę prywatnie. Bo Ada w ogóle też myśli, żeby zacząć nagrywać, prawda? Założyć kanał. Chciałabym. Takie trochę, wiecie. Pokazywać Wam, jak się wykonuje aplikacje. Taki trochę salonik od kuchni? Czy tylko taki typowo tutoriale rzęs? Nie, no, salonik od kuchni. Salonik od kuchni, trochę taki vlogowy, lifestyle'owy. Tak? Dobra, to tyle już teraz, naprawdę. Sprawdź, czy mikrofon jest włączony. Żegnamy się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy oczywiście. Jeżeli miałobyście jeszcze jakieś, wiecie, więcej pytań do Ady lub chciałoby się, żeby Adriana pojawiała się w większej ilości moich filmów, to oczywiście piszcie. My pomyślimy nad kolejnym filmem lub jakimś właśnie live'em na Instagramie. Koniecznie piszcie. Bardzo ładnie wyglądasz. Adriana cały czas się stresuje, mówi, że źle wygląda. Jest ładną dziewczyną, jeżeli wie, o czym mówi, bo jest w tym profesjonalistką, to nie ma się czym naprawdę stresować. Dajcie kciuki, żeby dodać otuchy Adrianie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pozdrawiamy, trzymajcie się i do następnego. Pa, pa. Pa, pa.